Z nami Fiodor Czerkaszyn, nasza nadzieja kategorii średniej. Fiodor, przede wszystkim gratulacje z powodu występu i zwycięstwa na tak ważnej gali, tak wielkiej gali w Las Vegas jak Garcia kontra Davis. I powiedz, jak wrażenia po występie, jeśli chodzi o samą galę. Powiedz, jak sama gala, jakie wrażenia odniosłeś po tym wszystkim, jak się tam czułeś? No powiem szczerze, niesamowite emocje, tym bardziej, że jak mieliśmy te wrażenia na T-Mobile Arena, na otwartej przestrzeni, było dużo w ogóle kibiców, takie wrażenie, jak na jakimś koncercie jesteśmy, nie? Tylko wrażenia, już tyle ludzi, gwiazdy, Hopkins, Tyson na wrażeniu, wiesz, no naprawdę bardzo dużo, dużo takich było znanych osób w świecie boksu, których po prostu oglądałem kiedyś, jak byłem mały i tam oglądałem telewizja, tutaj to wszystko na żywo, no nie mogłem, po prostu tak siedziałem sobie, czekałem na to wrażenie, tak patrząc i myślę, no po prostu niewiarygodne, że jestem tutaj i no cieszyłem się mega, a już później na gali, wiesz, no te emocje, wiadomo, po prostu starałem się nastawiać siebie, że nic specjalnego, zwykła gala, jakby z siebie tak po prostu, żeby nie nakręcać się ale tak naprawdę jak po swojej walce już tam zostałem, na zobaczyć Geronta Davisa, tak, mega uczucie, taka atmosfera, kibice no, krzyczą, no, taki stoi po prostu hałas na gali, no, niesamowicie, to po prostu tak nie przekażesz tobie, nie, słowami, także no, mega i powiem ci, ludzie zbierają się tak naprawdę tylko na tą główną walkę wieczoru, nawet no tak. Jak walczył Morel, co-main event na przykład, no to nie było aż tak ludzi, jak zaczęli już zapowiadać tą główną walkę, od razu wszyscy jakoś nie wiadomo skąd oni tam wyszli, z VIP-ów, czy wiesz, z tych barów, czy skąd oni, czy z kasyn tam powychodzili od razu, wiesz, na główną walkę, tak? Czyli rzeczywiście te dwa nazwiska sprzedali po prostu halę tam w moment. I ja tak jak mówię, na tym ważeniu, no super, oby, wiesz, no popularyzacja boksu, rzeczywiście widzisz, marketing, media też robi swoje, tak? Pomimo tych bokserskich umiejętności, które oni mają. Mhm. Jak Fiodor, ocenisz swoją postawę w ringu? Bo pojedynek chyba w pełni kontrolowałeś, ale pewnie sam masz spojrzenie na to, jak to wyglądało, z czego jesteś zadowolony, z czego zadowolony nie jesteś. Tak, no słuchaj, tak naprawdę szczerze, w ogóle takiego bardzo jakiegoś planu tą walkę nie było, wychodziliśmy, ale powiem ci, przeciwnik zaskoczył takiej swojej w ogóle twardością, można powiedzieć, no jak wytrzymał, lepiej by powiedzieć wytrzymałością, tak, i naprawdę tak, wiesz, no wytrzymywał jakieś ciosy, natomiast ja osobiście na przykład na nokaut w ogóle jakby nie liczyłem, tak, że jakiś tam nokaut czy coś, tylko jakby narożnik tak nakręcał trochę, nie? Już tak zaczęli jakby podkręcać, dawaj, dawaj, on już się zmęczył, jakby podkręcaj tempo, natomiast ja tak trochę miałem swoje zdanie w ringu, że lepiej by było powolutku go rozegrać i gdzieś właśnie na spokoju gdzieś tam trafić, albo na korpus, albo już tam na głowę, bardziej w takim spokoju niż w takiej chaotyczności trochę to moim zdaniem wyglądało. Szczerze powiem, jeszcze nie oglądałem w ogóle walki, ale mi tak się wydawało, że taki trochę jakby chaos, że szybciej. No i przyznam szczerze, nie wiem czy mówić, ale w wywiadzie jakby tak trochę miałem tam kontuzję z tym kolanem. Możesz powiedzieć, bo i tak bym cię o to zapytał. Po walce już można powiedzieć. Powiedz, jak to było. Tak, no. Po walce już można tak powiedzieć. Tydzień przed walką właśnie tam po sparingu jakoś tak czułem kolano, że nie mogłem wstać i po prostu trener mu cię zapytał, no to co w takim razie, jakby odwołujemy walkę, w sensie nie galę, to się nie odwoła walkę. Ja mówię, dajcie poczekać jeden dzień, ale tak szczerze powiem, byłbym gotowy z jedną nogą w ogóle na jednej nodze boksować. Ale wiesz co, przerwę ci, bo rozmawialiśmy z Piotkiem przed tą walką i tak sobie pomyśleliśmy, że mając na uwadze twoje umiejętności i umiejętności rywala, to i na jednej byś go obskoczył. Powiem ci, ja naprawdę byłem na tyle jakby w ogóle, wiesz, sfokusowany, tyle przygotowania, wiesz, trenowania tego wszystkiego, to miało być taka wisienka na torcie i tutaj, wiesz, zawsze coś się dzieje, to ja nie mówię, że tak tylko u mnie, ile znam pięściarzy, to zawsze coś się dzieje. Pamiętasz, jak Krzysiek Głowacki opowiadał cały czas, jak u niego coś nie boli, no to chyba może coś idzie niezgodnie z planem w ogóle, jak u niego coś nie boli. Także wiesz, na spokojnie, w walce, wiadomo, ja tydzień ostatni nie robiłem w ogóle nic, nie biegania, nie skakanki, tylko tam, wiesz, tejpy na nogach i chodzenia, tak wiesz, maści wszystkie, także przeciwbólowe, więc tak po prostu oszczędzałem tą nogę, a w walce po prostu no, starałem się
jak to odkręcić wrotki, już po prostu boksowałem sobie, starałem się włączyć, natomiast no ty wiadomo, podświadomie o tym myślisz, czujesz, że o jak tutaj, jak postawić nogę i tak dalej. Może przez to jeszcze był taki trochę chaos, natomiast oceniam pozytywnie, ponieważ jest efektowna wygrana, jakby zwycięstwo, wszyscy zadowoleni i po prostu mam nadzieję, że to otworzy też drzwi na następne walki, tak, na jakieś może poważniejsze nazwisko, może ktoś zwróci uwagę, także tutaj trzeba po prostu boksować, pokazywać się, obijać się na tych ringach i robić wnioski i iść dalej, tak. Bo też może nie wszyscy wiedzą, kontuzja kontuzją, ale jeśli przegrasz przez kontuzję swoją, nieważne czy cię rywal uderzy czy nie, to przegrywasz przez techniczny knockout. Tak, wystarczy, dokładnie, że, wiem. Wystarczy, że krzywo staniesz, to jest zawsze jakieś... Tak. Oczywiście, że tak, o tym widzieliśmy, wiesz, no trener też tak, wiesz, bo obawiał się cały czas, mnie też pytał, jak, no widać to, widać naprawdę, kim dobrze tam się zachowywał i może przez to oni podkręcali jakby tak, że dawaj, 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 jak wyszli tam już trafiłeś, trafiłeś, wiesz, podkręcali, ale jakby moim zdaniem tak w walce było okej. Okay. Ja wiedziałem, że no Meksykanin taki, wiesz, ambitny, twardy, wiadomo, ale... Widzisz, technicznie on chciał mnie wyciągać jakby na siebie i z kontry gdzieś bić, więc to ja po prostu no, widziałem, ale już jak parę razy mu trafiłem na korpus, no to widać, że on już od razu i szybkość mniejsza i już zaczął się powoli męczyć, tak? I tam już zacząłem robić już bardziej swoje. Ale z pierwszych rund było w ogóle zadanie, tak? Zbadać jakby, zobaczyć jak, co on będzie robił. Natomiast myślę, że no, pierwsze rundy wiadomo, on tam radził dobrze, tak? Ale było wszystko spokojnie pod kontrolą, także cieszę się, że wygrana w tym stylu. Ja myślę, że może z innego powodu krzyczeli, żeby nokautować, bo po prostu w Ameryce nokauty się sprzedają. I po prostu lepiej mieć nokaut w rekordzie niż nie mieć. Nie? Być może tak było. Możliwe, bardzo, powiem ci, ale tak jak ci mówię, 9 rund też dystans, wiesz, no muszę ubijać się na tych ringach. Mhm. Tak. Powiedz Fedor, jakie były komentarze? Miałeś jakieś komentarze, feedback tam ze strony, nie wiem, trenera, promotorów, czy no, tak. Twojego otoczenia? Nie, no. Ja jak oni oceniają twój występ? Czy byli zadowoleni? Nie, oczywiście. No, dostałeś tę walkę też jakby w kredycie za to, że te sparingi z Plantem były dobre, tak? Tak, dokładnie, tak. Przez te sparingi, przez działania też trenera amerykańskiego, też promotora, tak, że oni jakby wiesz, no wszystko to było dograne i w końcu, wiesz, ta walka się odbyła i oni byli zadowoleni, tak, że po prostu była taka możliwość, ta możliwość wykorzystana i już tak naprawdę powiem szczerze, nie mogę tego mówić, ale już się mówi o następnych walkach i już jakieś nazwiska tam, jak to powiedzieć, padały, tak? Czy a, czyli coś już jest, coś już jest, tak? Tak, wiesz, także powoli to dziękować Bogu nabiera jakiegoś napędu, także Może to już później to będzie o tym mówił nasz jakby wspólny promotor, tak, aha. Andrzej Wasilewski, tak, Leon Margulis, także na razie to czekamy jeszcze. No bo tak sobie myślę, że może się niecierpliwić, jak oglądasz potem na tej samej karcie Morela, który nokautuje, a ty wcześniej z tym Morelem toczysz sparingi, no, chyba to były całkiem dobre sparingi. Tak. Nie? Więc chyba już niecierpliwi się trochę, kiedy ty dostaniesz taki, wiesz, taki... Dokładnie, taką okazję. Ale... To wiesz, to tak jak powiedziałeś, niecierpliwie, ale z drugiej strony i wiesz, rozumiem, że trzeba i cierpliwości w tej sprawie, tak, bo dają, wiesz, krok po kroku tutaj dalej w ogóle możliwość tutaj się wystąpić, wystąpiłem, teraz dalej następny krok, więc wierzę, że dojdzie jakby, jeśli wszystko będę jakby z głową to robił rozsądnie i promotorzy w pewnym kierunku zadziałają, to dlaczego nie? Fajnie zobaczyć Morela tak w takim efektownym stylu też, no słuchaj, widzisz, to jest taki boks zawodowy, gdzie wiesz, małe rękawice w ringu, no widzisz, Morel szybko załatwił sprawę, jak to się mówi, easy kolejny money. Raz tak fajnie. No. Kolejny raz, tak, on potrafi uderzyć, widzisz, odczuwalne wiadomo ciosy, on dla swojej wagowej kategorii jest duży i ja już mówię, że słyszałem, w sensie, że już idą rozmowy o tym, żeby on zawalczył z Benavidesem, tak? Więc to będzie też ciekawe, jakby do takiej walki w ogóle doszło. Ale jeśli chodzi o ciebie, rozumiem, że już jakieś plany są, tylko na razie nie mówimy, bo nie, tak, nie ma. No tak, tak, tak. Ja cieszę się tak, że już zaczęło się coś dziać w ogóle, tak? I wiadomo, że pokazanie się na takiej gali to też jakby no, łatwiej jakby otwierają drzwi w ten sposób, tak?
Też się powiedz o dwóch walkach, które się odbyły tego samego dnia. Davis kontra Garcia, jak to widziałeś tam? Bo pewnie oglądałeś z hali, z bliska. Tak, byłem na hali, ale nie z bliska, bo tak naprawdę nie było tych biletów, bo oglądaliśmy z daleka. No tak, ale poczułeś tę atmosferkę, tak, jak widziałeś tę walkę? Mega, słuchaj, no tak naprawdę przewidywałem, że Gervonta jednak wygra ten pojedynek, ale w pierwszych tych rundach Garcia tam, wiesz, trafiał i było tak gorąco i naprawdę ludzie reagowali, tak, wiesz, wszyscy się podkręcili, fajnie, taka atmosfera. Natomiast, no widzisz, Gervonta jednak ma te uderzenia, ten timing, to wyczucie i już po parę ciosów, jak Garcia już tam dostał trochę, no to widać, że pewności Gervonta zabrał, tak, Garcia i widać było, że już zaczęło się to wszystko odwrotnie. Ale w jakiś też moment było tak trochę nudno, tak? W jakimś momencie oni po prostu tam chodzili bez ciosów, no i widać, że... No ale woli w ogóle w ciągu całej walki tak, chyba tam każdy tak. z nich z 30 parę ciosów zadał. To tak, taka... tak, no. tak, że niedużo, wiesz, to? I ludzie też na to reagowali. Ja widzę, że ludzie reagują tam gdzieś, ktoś tam gwizdał trochę, wiesz, no tak ludzie na to szybciutko reagują, oni chcą takiej bitki, wiesz, tam nie żadnej szermierki, oni tak inaczej na to wszystko patrzą. Natomiast, no widzisz, jednak timing, tak, ja myślę, że tak naprawdę nie wiem, czy mógł Gervonta stać, ja myślałem, że on stał tak na kolano i czekał do 8, tak, póki tam, żeby stać, natomiast widzisz, no poddał się, tak, może odczuł, że wiesz, no rzeczywiście to jest trochę może inny poziom dla niego i nie chce dostawać po głowie, wiesz, o co chodzi. A może zabolało, to jest kiedyś mówiło. A może, tobie, może rzeczywiście. Pamiętasz, jak mówili o tobie wątróbka w Polsce. Kiedyś to się mówiło, tak, tak. Te ciosy jednak bolą, nie? To są te ciosy, które bolą. To bolą, ty widzisz, wiesz, wszystko jakby niby jesteś w stanie, wszystko rozumiesz, a oddychać nie możesz, wiesz, nic zrobić. No to jest taki, ale pięknie, efektowna wygrana, widzisz, w stylu Gervonty, Floyd Mayweather w ringu, wiesz, no to w ogóle atmosfera, show, jak oni to robią, naprawdę Showtime potrafi, no jakby PBC to wszystko zorganizować, żeby ludzie, kibice byli naprawdę zadowoleni, tak, naprawdę uczucie tego, że ty jesteś częścią tego wielkiego show, tak. Jeszcze na koniec, Fiodor, bo pewnie widziałeś walkę, bo to nawet nie trzeba skrótów robić, Różański Babiś, bo to... Mega, tak, słuchaj, no chciałem w ogóle gratulacje wielkie Łukaszowi i wszystkim, wiesz, kibicom, którzy, wiesz, trzymali mocno kciuki, bo to jest duże, takie wielkie zwycięstwo dla Polski, potrzebowaliśmy takiego mistrza już, tak, pas jednak jest... I słuchaj, no takie wydarzenie, tak, w ogóle jak, to ty tam byłeś, jak tam się oglądało, czy byli, też undercard był niezły, tak, Michał Cieślak, no i tam jeszcze parę osób z Anglii, także... Wiesz co, ale powiem ci, że jest dosyć podobnie do tego, co jest w Stanach i co było na Kliczkach wcześniej, że na undercardzie jest spokojnie, a wszystko wre dopiero w momencie, jak wchodzi walka wieczorek, tam walka wieczorek, tak? to jest piekło, no. No super, wiesz, ja się ucieszę, ja akurat, słuchaj, jak się dowiedziałem, ja po walce już schodzę do szatni, Leon Margulis mówi, rozmawiałem z Andrzejem Wasileckim, mówi, Łukasz Różański wygrał. Ja mówię, coś ty, serio, wow, się cieszę, mówi, tak, no, przez knockout. Ja mówię, tak, on później mówi, w ogóle tam, w pierwszej rundzie, ja się w ogóle się ucieszyłem, myślę, ty, od razu odpaliłem sobie, no, mega, Łukasz, wiesz, naprawdę na to zapracował, ja z nim tak się kontaktuję, tak kontaktowałem się przed jego walką tam jakiś czas temu, no widziałem jego, jak te trudności, jak on to wszystko przechodził przez to i wiesz, no taka wygrana po prostu, no ja tak jak widziałem, jak on trenuje, jak on to na wszystko, na co czeka, ja myślałem, słuchaj, to powinna być po prostu wygrana u niego, tak, że z góry mu powinni dać ten pas już, bo naprawdę chłopak, no, zasłużył tego. I ja z tego powodu się cieszę, że i to wielkie zwycięstwo dla Polski, dla w ogóle bokserskiej grupy Knockout. Też nie zapominajmy, że tą galę organizował też, tak, w dwójkę, wiesz, tam był Andrzej Wasilewski, wiadomo, ale to tam niedużo osób, tak, brali w tym udział i tak naprawdę zorganizowali na bardzo wysokim poziomie to. Także mega, mega, tylko się cieszyć.
Fodor, ty mówisz, że Łukasz się wyczekał, ty też już trochę się wyczekałeś, także miejmy nadzieję, że ty będziesz następnym czempem tej grupy. Czekam, także tak. Miejmy nadzieję, że ty będziesz miał następny pas. No. I ja bym chciał też wszystkim podziękować kibicom, słuchaj, tak naprawdę bardzo dużo ciepłych słów, wsparcia i w ogóle otrzymałem, także wszystkich pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, tak jak mówię, że ta kariera powoli będzie się rozkręcała, tak, czy powoli, czy nie powoli, oby do przodu, także wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie.